Witam Was, moi drodzy, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Core Keeper. Mała zmiana, czyli przearanżowałem lekko tutaj rzeczy, żeby miał dojście tutaj. Postawiony jest sawmill, dzięki któremu mogę robić deski. I postawiona jest... Zaraz. Co to jest? A, to się robi dekoracyjny stół, gdzie można robić różne pierdoły z drewna. Dobrze. Kalendarz, no i tutaj przynęty też można robić sobie i łowić tymi przynętami, ale nie pamiętam, czy to już było na poprzednim odcinku, czy nie. Nieważne. Ważne jest to, że byłem pomiędzy odcinkami zbierać żelazo. I jeszcze tutaj postawiłem sobie moje stare, moją starą zbroję plus Witch Doktora zbroję, wdzianko. Dobra. I byłem szukać różnych rzeczy. Znalazłem m.in. muszkiet, który można strzelać. To ładne, Domal Jedi, czyli range weapon, tak zwana, czyli do lekkiego zasięgu. Pozostałe rzeczy są ok. Co jeszcze znalazłem? Ciekawego coś. Coś jeszcze ciekawego znalazłem, tego teraz nie pamiętam. Teraz zobaczymy, przejrzymy skrzynki. Więcej mam skrzynek tych koprowych. Muszę zrobić mój... Oj, kuszę znalazłem, ale ona jest jakaś taka cieniutka. Jakiegoś motylka mam. No i to by było na tyle. Słuchajcie, moi drodzy, o jakąś figurkę tego Shroommana, który czasami atakuje. To taki wielki, wielki mushroom, wielki grzyb. Dobrze. Posprzedałem trochę rzeczy do naszego merchanta, czyli kupca. No i na razie tak to wygląda. I teraz tak. Jestem gotowy na to, aby zrobić, moi kochani, lepszą zbroję. Czyli wezmę wszystkie sztabki, które mam, złota i żelaza. Bo to chyba z tego się robi. A jeszcze fiber. O Jezu, czy ja mam tyle fibru? 22 sztuki, dobrze. To trochę mam. Teraz tak. Czy ja jestem w stanie zrobić to? 6, 11. To jestem w stanie zrobić całą zbroję. Ok. Miecz już mamy. Łuk. Albo lepszy łuk, albo ten muszkiet. Będziemy z daleka. Bo ja się przygotowuję do walki z bossem. Właściwie o to chodzi. Więc. Jeszcze mogę zrobić. Czekajcie. Na klucze. Czy chcemy to zrobić? Będziemy mogli tworzyć klucze. Chcemy to zrobić też. Bo w takim razie. Może będę mógł. Cyk. Dobrze. I mogę zrobić brązowe klucze, koperowe, różnego rodzaju klucze. Pięknie. Mamy, wiecie, skrzynki do otwarcia, prawda? To jest super rzecz. Dobrze. Przebierzmy się w takim razie. Naszą nową zbroję. Teraz będziemy mieli większy armor i damage najprawdopodobniej. No, mam nadzieję, że pomoże on mi w biciu się z bossem. O, ładnie wyglądam. Ekstra. Czy ja mogę zrobić z drewnianą znowu kukłę? A właśnie, chyba to tu, dlatego tutaj robiłem to. Tak. Weźmy sobie jedną. Kolejną. To ognisko przeszkadza strasznie. I sobie przenieśmy to ognisko może tutaj gdzieś. A my sobie tą drewnianą kukłę postawimy w tym miejscu. I naszą zbroję przeniesiemy na razie tutaj. Taką wystawkę. Cyk. Pięknie. No dobra. Coś tutaj mam? O, miedzi dużo. To dobra, to wszystko trzeba odłożyć już, te zapasy, które sobie poczyniłem. Jedną sztabkę żelaza mi została. O rany. Szybko się. Może kluczyk potrzebny mi. Nie wiem, ile tych sztabek do kluczyków potrzeba. Może 3 starczą. Fiber. Tu. I zróbmy sobie kluczyk. Crafting. 5 copper barf, czyli 5 potrzebuję. Ja myślałem, że 1. 5. Mamy 3, czyli jeszcze 10. 15. Kluczyków, 15 fibra, żeby zrobić 3 kluczyki.
Świetnie. I te skrzynki od razu otworzymy, zobaczymy, co się w nich mieści. Tu jedna, tu druga, tu trzecia. Teraz jeden kluczyk. No i znowu mamy muszkiet. Świetnie. Czy to chyba ze shiftem może, tak? Całość? Tak. Dobra, drugą otwórzmy. Jeden przycisk. Cyk. A jaki opening. O. In axe. Czy ja potrzebuję axa na razie? No może niezbyt. Ale może przydam do czegoś. I ostatnia skrzynka do otwarcia. To w dark to mamy. To. Dobrze. No i są takie pierdoły w tych skrzynkach na razie. Muszę je teraz tylko zrzucić w odpowiednie miejsce. No ale no cóż, trzeba czasami się poświęcić i zebrać takie skrzynki, jak się poświęcić, no jak się pojawią, to trzeba je wziąć. Oczywiście, że tak. Nie można przejść obojętnie koło skrzynki. To nie tu. Czy to się stakuje? Nie. Aha. Dobrze wiedzieć. To teraz fajberek tu. Jeszcze jedzonko dla mojego peta. O, będę musiał użyć go kiedy indziej. Że najpierw jedną możemy użyć od razu, tak mi się wydaje. Proszę, exp dla ciebie. Resztę na razie przeniesiemy. O, już miałem takie... Taką siekierę. Dobra, słuchajcie, słyszałem, że na bossa warto mieć... zrobić spajki, czyli miejsca, znaczy, czyli pułapki, w których on będzie wpadał w nie i będą mu one szkodziły. Tylko że takie to są z tin barów. No ja trochę mam, ale jakbym drewniane zrobił, drewniane też wystarczą. Bo mam drewniane i też takich bym mógł zrobić, nie wiem, powiedzmy z 20. A może i więcej. Poustawiał je w odpowiednich miejscach. Niby dobrze jest walczyć z nim też, starać się na zasięg. Nie wiem, czy to się uda w ogóle. Można by było w takim razie wziąć bomby, bo niby są dobre dla niego. Mamy takich bomb. A to są jakie? Klut. To są mocniejsze, czy te są mocniejsze? Te są mocniejsze. Ale bym wziął wszystkie bomby. No dobra, moi drodzy, ja się przygotuję do tej wyprawy i widzimy się za chwilę. Moi kochani, kopiąc w dół, żeby dostać się do... tutaj mógłbym przejść tutaj, ale myślałem, że może prosto w dół pójdę. Znalazłem jakieś znowu ruiny, które oczywiście szybciutko sobie przeglądniemy, bo może coś ciekawego się znajdzie. Ja nie wiem, co znajdujemy tutaj ciekawego. Okej, jest dobrze. To chyba wszystko. Wydaje mi się, że jednak niepotrzebnie tutaj szedłem tędy. Need higher damage. Słuchajcie, mam... Tak, jedzonko mam różnego rodzaju. Mam płotki przygotowane. No to wszystko będę musiał jeszcze odłożyć. Copper Cross Necklace. Critical Hit Chance. To nie potrzebuję. Jedzenie takie. Dobra, słuchajcie, ja wracam jeszcze raz do domu. Shroomman Cup. Wracam jeszcze do domu, znowu odłożyć te rzeczy. I pójdziemy jeszcze raz się przygotować do walki z bossem, w sensie tam pójdę na tą aleję, gdzie on, którędy on się ślizga i czy tam biega, i przygotujemy, postawimy pułapki. Dobra, moi drodzy, idę w stronę właśnie tego gigantycznego robaka, ale widzę, że mam przeciwników tutaj,
A oni są niebezpieczni, są mocni. Właśnie nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. Okej. Ale ile życia mi zjedli. O rany. Ta broń jest fajna, ale... O kurde. O rany. Jestem... Mam... O kurczę, ogień. O rany. Ja muszę mieć healing potion. Może z... ja pierdzielę, mogłem więcej życia jednak wziąć. O kurczę, no to nie zbyt dobrze. Za mało jedzenia mam przy sobie. Teraz muszę pamiętać, że dobra, on już przepłynął. Dobra, wiecie co, ja sobie... To jedzenie jest na walkę z bossem, bo ma dodatkowe punkty. Ale... Dobra. O kurczę, nie wiedziałem, że tak będzie niebezpiecznie. Dobra, idę znowu do domu robić sobie jedzenie. Teraz pełno tego jedzenia. I wracam za moment. Moi drodzy, jestem w miejscu, w którym właśnie ten stwór będzie się przemieszczał. Wydaje mi się, że powinienem może zostawić trochę oświetlenia. Nie wiem, czy to coś da. 20 pułapek, więc sobie postawiam pułapki. Tak, żeby w nie wpadł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Czy ja mogę po nich chodzić? Nie wiem. Dobra, jeszcze tu już nie mogę, bo ja stoję. I tu, i tu. No dobra. I teraz bomby. Czy to bomba jest wybuchowa, sama wybucha? What if it's blast wall? An enemies. Stronger. Ok, czyli tą będziemy rzucać. Teraz tak, musimy się podleczyć. Jak on już leci, to zjeść. To użyć. To użyć. To użyć. Kurde, co to było? O kurde, co to było? Bomba mnie rozwaliła? O rany. Szybko zginąłem. Czyli jak to działa? Może bomba mnie rozwaliła? Czekajcie, bo może ja stanąłem w tej bombie stałem. Chyba tak. Mi się wydaje, że ja nie rzuciłem tą bombą, tylko stanąłem w tej bombie. A, może tak to było. Dobra. No to co, ja jeszcze druga runda, nie? Idę jeszcze raz. Co? Walczę z nim, moi drodzy, walczę z nim. Walczę z nim, moi kochani. O Jezu, mam mało życia. Aj, po. Nie dam rady chyba go pokonać. Nie mam pomysłu jak. Dajcie mi znać w komentarzach, proszę. Jak go pokonać, bo normalnie spierdzieliłem znowu. Muszę znowu tam się wrócić i spróbować go pokonać. Ale może najpierw odzyskać swoje rzeczy. Dobra, moi drodzy, jestem jeszcze raz już na miejscu, gdzie będę walczył z tym bossem. Teraz zostawię znowu pułapki. Mam nadzieję, że on będzie
nie wpadał. I teraz przygotuję się w taki sposób, że biorę Kin Potion, wypijam, biorę życie, wypijam, i z daleka. Nie chcę? Chyba tak. Nie, uciekł. Nie, dobra, jest. Au. Okej. Gdzie on krąży? Dobra. Bije tego. Nie wiem, czego dotykam w ogóle. Dostał. Bije go z plówką. Dobrze. Dobrze, dobrze. Niech krąży. Niech krąży. Dobrze, dobrze. Tak mogę go rozwalić. Mam już strzelania? Nie, przełożyło mi się, dobra. No, nie jestem w takich emocjach. Dobra. Się całe trzęsę, moi drodzy. Ale go pokonam. Jest! Jest! Po nim. Po nim. Wszystko zbieram. Pokazaliśmy drugiego bossa, moi drodzy. Jestem. Oj, mega zadowolony. Wow. Teraz można wracać do domu. Oh, i zobaczymy, jakie skarby dostaliśmy. Jak się tylko. Nie chcę używać tego teleportu, bo mogę. To jest ten zero, bo to jest jednorazowe, mi się wydaje. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Teleport call, teleport call back to call. Consume in the process. Czyli chyba to jest. Czy nie wiem, spróbujemy, no trudno. A no i tak, zniknęło mi to. To jest jednorazowa rzecz. Szkoda. Ale dobrze, że wypróbowaliśmy. Wow. Wow, pokonaliśmy drugiego bossa. Co teraz mamy? Mysterious Idol. Gorm Chest. A no tak. Gorm Stomach. Stomach Bug. 12 slotów. Więcej. Ekstra. Larva Meat. Dobrze. Gorm Horn. A pointy gemstone that let a larva grow way beyond this maximum size. Czy to jest przywoływaczka na niego? Nie wiem. Figurka. I co? I tutaj jest jakiś larva chest. Może być dobry. Larva chest. I chieftain tunic. Tunika jakaś. Same super rzeczy. Dobra. To chodźmy wsadzić kamień. A, to jest to. Co my tu mamy? O, i mogę mieć recall idol zrobić sobie. Ej, to jest super rzecz, że mogę tutaj tego to robić. Larva Spike Club. Larva, no, to jest jakaś potężna broń. Czyli level 7 mu jest, to 19,145. 130-161, to jest lepsza rzecz. Lepsza broń. Grubzuka. I bazuka. Może być na dystans. Range. No ta range to było dzisiaj zadziwiające. Ten muszkiet był. Był naprawdę niesamowity, że go daliśmy radę pokonać muszkietem tego wroga. Ale udało się. Wow, jestem mega zadowolony. Wow, to było dobre. Ale zobaczcie, za pierwszym razem i za drugim razem zginąłem, bo wszedłem, nie, pierwszy raz bez sensu, bo na bombę sam się chyba wysadziłem. Za drugim razem wszedłem pod praktycznie mu pod rej i on mnie rozgniótł jak robaka. Duży robak mnie rozgniótł jak robaka, więc faktycznie trzeba było go wziąć z zaskoczenia, z daleka, nie? Z range.
No i tak się udało. Świetnie. Wow. Ale poturbowany mam. Mam moją zbroję poturbowaną całą. Narzędzia też już są niczego sobie do naprawy. Więc cóż, naprawa mnie teraz czeka. I nie wiem, i teraz będę czekał na wasze komentarze, co dalej. O kurczę, mam tylko dwie zbroje. Ten, jak ja mam naprawić, jak ja mam tylko dwie bary. Czekajcie, gdzie się naprawiało? Tutaj. Czy ja mogę na przykład to, bo to przede wszystkim muszę naprawić. Okej, okay, i co mi to zabrało? Tylko części? Chyba. Dobra, zobaczmy, czy jak naprawię sobie chestplate'a. Co mi zabierze? Mam dwa iron bary. 9 skrapów to kosztuje. A, to skrapy bierze mi. Ile mam skrapów? 8, 48, dobra. To myślałem, że to będzie mi brać... że to będzie mi brać też żelazo, a okazuje się, że ale dużo tych skrapów mi wzięło. Kurczę, ja będę musiał wytwarzać je w jakiś sposób też, bo nie dam rady naprawiać. W ogóle mam tą shield, ale jej kompletnie nie używam. No to było dobre. To było dobre. Teraz sprawdźmy, jaki to jest. Tak, to jest level 5, mój jest level 7, czyli moja jest lepsza. Chef tunik. Shifty. To nie wiem, do czego to magiczne, jakieś minion count. A, to na minionki jakbym chciał mieć pewnie. To larwa chest, to może być lepsza. 27 health, 14 armor, ale sobie movement speed. 27. No to jest mining damage. No, może być trochę lepsza. Może być trochę lepsza, ale wiadomo, najlepiej mieć cały set, nie? Arwa Mid to nie. Figurka. To co to jest Mysterious Idol? A, to przywoła mi kolejnego handlarza albo kogoś. To wiecie, co teraz robimy? Domek. Ja zbuduję tutaj domek. I zobaczymy, czy przyjdzie jakiś handlarz. Widzimy się za moment. No dobra, już jestem z powrotem. Mamy taki bardzo prosty domek zrobiony. Łóżko jest. I, no, temu się nawet on podoba, bo widzicie, od razu wszedł. No i to postawimy przy łóżku. I zobaczymy, czy ktoś nam się despawnuje. Chyba jeszcze nie. O! Mamy! Nowy człowiek. Nowy. Kaveling Giants. No i nowe rzeczy ma do sprzedania. A ja też mam nowe rzeczy do sprzedania. My na przykład mój stary plecak. Proszę bardzo. Za 17 figurkę. O, 200 kosztuje ona. Ładnie. Ale czy ja chcę ją sprzedawać? To jest pytanie. Mechanical parts. Dżemy. Średnio chcę. Ale stary plecak. 17 tylko to jest nic. To jest nic. Ale może jak z nim jak pohandluję, to jakiś achievement dostanę? Za sprzedaż, nie wiem. Czekajcie, mamy to do sprzedania na przykład. Malutki plecaczek. Co to jest? Apprentice Rope. Kurczę, nie wiem, czy to zbierać te wszystkie rzeczy. O, Mushroom Cup to mogę sprzedać. Chcę zobaczyć, ile on będzie dawał. I jak się z nim handluje. Halo? Patrz, mam dla ciebie to. 11. 3 tylko kosztuje plecak ten. No ten mój stary plecak też możesz wziąć. 31. Mushroom, proszę bardzo, carp. To są bardzo mało wartościowe rzeczy. Ale cóż, zawsze można je. Ten 16, ten 13, słabiutko. 32 za skrzynię. To są 0 wartości mają te rzeczy. Budowlane. No tak. No nieważne. To mogę mu sprzedać. Proszę. Może coś od niego tam nawet już odkupić, jakiś chlebek, tak? Brawo. Brawo. Pięknie, słuchajcie. Pokonaliśmy drugiego bossa, więc jestem zadowolony. Troszeczkę obyło się, było problemów, ale nie było aż tak strasznie, jak się ma strategię, jak się pozna ruchy naszego przeciwnika, a ja wtedy
Dokładnie nie byłem pewien, jak mam go ograć, ale po do 3 razy sztukę, jak się mówi, 2 razy zginąłem, za 3 razem go pokonałem. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie do tego zapraszam. Ja sobie zjem coś. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.